Panie Michale, gratulacje za zwycięstwo. Jak pan oceni w zasadzie to spotkanie, jak ono przebiegało z pana perspektywy? Wydaje mi się, że pierwsza połowa była no, taka pod nasze dyktando, że utrzymywaliśmy się przy piłce, tworzyliśmy sobie sytuację, mieliśmy naprawdę sporo tych bardzo dogodnych sytuacji. Szkoda, że nie udało się podwyższyć tego prowadzenia gdzieś na 2-3-0, bo grałoby się na pewno nam dużo łatwiej w drugiej połowie. Druga połowa może taka bardziej chaotyczna, dużo gry długą piłką, dużo walki, ale no, fajnie, że udało się strzelić tą drugą bramkę przed końcem i uspokoić trochę ten mecz. A wam trudno jest gdzieś znaleźć w sobie trochę motywacji na końcówkę tej rundy, na drugą część tej rundy, bo no, można powiedzieć, że nikt wam już nie jest w stanie w tej lidze zagrozić, jeżeli chodzi o awans. Absolutnie nie brakuje nam motywacji. Chcemy jak najbardziej śrubować ten rekord zwycięstw z rzędu. I dopóki nie będziemy mieli matematycznego awansu, to na pewno nie będziemy się cieszyć z niego.